Vincent van Gogh zabił się? Jak to możliwe, żeby ktoś, kto czuje absolutny spokój, popełnił samobójstwo 6 tygodni później? To nie mój list. Vincent o nim zapomniał. Adresowany do Theo van Gogha. To brat Vincenta, prawda? Nie rozumiem, po co mam doręczać list od umarłaka. Gdybyś umarł nagle i zostawił list do mnie, to żeby go przeczytać, oddałbym wszystko. Co cię sprowadza do Over? Chcę coś zrobić dla Vincenta. Chce pan rozdrapywać stare rany? W tym domu już się dostatecznie za tym wariatem napłakano. Tak jak sąsiedzi, a także policja. Wynoś się stąd! I całe miasteczko! Przeciw choremu człowiekowi! Vincent? Kto ci to zrobił? Wtedy wiedzieliśmy, że coś z nim było nie tak. Vincent! Nie chcę, żeby widziała, jak umieram. Muszę doglądać zdrowia wielkich artystów. To niespokojne dusze. Oto jest cena twojej artystycznej ścieżki. Warto było? Czyżby zmienił zdanie? Chciał żyć mimo wszystko? Jego śmierć tak bardzo cię interesuje? A co wiesz o jego życiu? A ty co takiego dla niego zrobiłeś? Chciałbym moją pracą pokazać, co ten nikt nosi w swoim sercu. Z uściskiem dłoni, twój Vincent.